Żona Adamowicza chętnie wypowiada się w mediach na temat śmierci swojego męża. Uważa, że winną śmierci jej męża jest ówczesna władza. Kobieta udzieliła szczerego wywiadu dla tygodnika Newsweek, w którym mówi o nożowniku, Stefanie. Żona Adamowicza nie kryje, że chociaż Paweł Adamowicz zginął od kilkukrotnych ciosów nożem zadanych przez Stefana W. To największy żal ma do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Magdalena Adamowicz w szczerym wywiadzie przeprowadzonym przez Tomasza Lisa wyznała, co tak naprawdę czuje do zabójcy swojego męża. Żona Adamowicza nie ma żalu do mordercy. Wdowa po Polu Adamowiczu przekonuje, że nie ma żalu do mordercy swojego męża. Żal ma do ludzi, którzy odpowiedzialni są za sianie nienawiści i obecny, chory system. Ja nie czuję nienawiści do tego człowieka. Mam żal tylko do tych, którzy siali nienawiść, bo on w pewnym sensie stał się ofiarą tego systemu, oceniła. Z wywiadu dowiadujemy się również, że najstarsza córka jest w trzeciej klasie gimnazjum i jest świadoma tego, co ludzie piszą w internecie na temat jej ojca. W 2017 roku strasznie przeżyła, gdy Paweł zeznawał przed komisją Amber Gold. Dwa dni nie miała siły wyjść z domu. Chciała to oglądać. Wszyscy tym żyliśmy, wiedząc, jaki to stres dla Pawła. Strasznie się o nią baliśmy. To dla dorosłych są potworne przeciążenia, a co dopiero dla dziecka. Gdy Paweł zdecydował, że będzie ponownie kandydował na prezydenta, Antonina strasznie płakała. Strasznie. Ale ja wiedziałam, że nie mogę Pawłowi powiedzieć nie kandyduj, bo Gdańsk to było jego całe życie, wyznaje. Adamowicz zaznacza, że jej rodzina przez 3 lata nie oglądała telewizji publicznej, a i tak dochodziły do niej informacje. Jej członkowie dowiedzieli się nawet, że po wyborach znowu chcą w Pawła uderzyć. Nie wiem, skąd miał tyle siły. Tak był wychowany, jak się jest człowiekiem prawym, to trzeba stać prosto i nie można się poddać. Ale oczywiście są granice, powiedziała. Magdalena Adamowicz nie chciała oglądać prezydenta ani premiera. Magdalena Adamowicz wyznała również, że podczas pogrzebu swojego męża nie chciała widzieć premiera Mateusza Morawieckiego ani prezydenta Andrzeja Dudy. Dałam sygnał, że nie chcę ich w zasięgu swojego wzroku, że nie życzę sobie nikogo z rządu. To był dla mnie szczyt hipokryzji. To są ludzie, którzy reprezentują wszystko to, co jest zaprzeczeniem tego, w co wierzył Paweł. Nie będę mówić, co o nich mówił Paweł, szczerze wyznała.